Witam was bardzo serdecznie i zapraszam na materiał z gry Dragon Ball FighterZ. Ogólnie z serią Dragon Ball wiąże się moje dzieciństwo i miłe wspomnienia, kiedy RTL-7 zaczął pokazywać setkę, to na dworze o godzinie 15 była pustka. Siedziała pustka, bo wszyscy chcieliśmy być Saiyanami, wszyscy chcieliśmy być wojownikami Zed i wszyscy chcieliśmy ratować świat. A ta gra w idealny sposób pokazuje piękno, doskonałość i wszystko to, za co pokochaliśmy Dragon Ball Z. Właśnie teraz w tle leci walka Goku kontra kapitan Gluz. W ogóle te postacie, każda charakterystyczna, Goku, Vegeta, Gohan, Piccolo i tak dalej, to okazuje, że każdy z nas w jakiś tam sposób identyfikował się z postaciami. Ale wróćmy teraz do gry. Sama dynamika walk to jest wszystko tak, jakbyśmy naprawdę oglądali Dragon Balla, bo te walki są szybkie, dynamiczne, przede wszystkim płynne, bo tutaj nie ma żadnego spadku animacji i wszystko jest to pokazywane w takiej konstrukcji anime i to świetnie wszystko wygląda. No, wygrałem swoją walkę Goku. No, kolejna walka to Piccolo kontra Frieza. W ogóle RTL-7 też miał takie śmieszne tłumaczenie tych nas postaci, że Piccolo to był Satan z serduszko, Frieza to był Frezer i tak dalej, i tak dalej. I ja się też tak, tych oryginalnych nazw to się dopiero po latach nauczyłem, bo w głowie cały czas mam te polskie nazwy właśnie z RTL-7. No to jest bardzo ciekawe starcie, Piccolo kontra Frezer, ale mi jedzie ten Frezer, to jest niesamowite. Tutaj poziom walk też jest taki dość trudny, ciekawy i w ogóle jest to gra, która jest dobra i dla nowicjusza, i jatyk, i dla ludzi zaawansowanych, nawet z serii Dragon Ball, znają się postaci. No ale popatrzcie na to, co się dzieje. Ja w ogóle w Frezera nie jestem w stanie uderzyć. Po prostu walka kończy się perfektem. Czyli po prostu Piccolo miał za niski poziom. No i dostałem pęcki. Gra ukazała się na PC-ta, na Xbox One i na PlayStation 4. Na PC-cie i na Xboxie o dziwo mamy polskie napisy do tej gry, a na PlayStation 4 nie ma. Nie wiem, dlaczego tak się stało. Trochę mnie to martwi, bo ta gra ma typ popularny i nie mam polskich napisów, nie będę tej gry też kupował specjalnie na Xboxa, żeby tam sobie fabułę pograć z polskimi napisami i tak dalej. Na przykład. No tutaj mamy walkę Yamszy z Krillanem. No i ta destrukcja otoczenia. Dynamika, no naprawdę to jest fenomenalnie. Ta seria Dragon Balla, ta część Dragon Balla jest bardzo wysoka, bardzo wysoko oceniana przez fanów tego gatunku, fanów serii, fanów anime, fanów mangi. W przeciwieństwie na przykład do Clonoversa, które po części było porażką. No teraz na dniach zapowiada się wielką premierę Dragon Ball Z Kakarot. Powiem szczerze, że sam jestem bardzo zainteresowany tym tytułem, bo będziemy mieli wszystkie wydarzenia znane ze serii Dragon Ball Z i sam jestem tego bardzo ciekawy. A tutaj mamy walkę Goku młodego, przepraszam, walkę Gohana, młodego Gohana z Celem, czyli z Komórczakiem. I mamy moment, który faktycznie był w Dragon Ball Z. Bo mamy tutaj taką sytuację. Mamy cutscenkę, która w rzeczywistości miała miejsce w serii Dragon Ball. Jest to pokazane w fenomenalny sposób. Ja
Ja tutaj wybieram takie różne stancja charakterystycznych po prostu postaci. Nie przywiązuję uwagi do tego, czy walka będzie wygrana, czy nie. Powiem wam szczerze. Ale naprawdę, nawet jeżeli się przegra walkę, to z tego Dragon Balla gra się bardzo dobrze. Chce się tego więcej. Ma się pozytywne wrażenia z tego. No, niestety. Cell okazał się silniejszy. Ale animacja postaci, w ogóle połączenie tego, taki styl mangi, o, wygląda fenomenalnie. No i mamy starcie Vegety z Androidem 18, czy jak to było w polskiej wersji C18. Vegeta, jedna z moich ulubionych postaci. Najbardziej charakterystyczna postać całego Dragon Balla. Powiedziałbym nawet, że każdy z nas ma coś z Vegety. Ale... każdy z nas ma swoją jakąś tam dumę i w różnych sytuacjach tą dumę po prostu prezentuje. Duma, honor, tak dalej. Ale popatrzcie, jak to wszystko płynnie chodzi. To jest pełna dynamika. Naprawdę, czuć prawdziwy klimat walki z Dragon Balla. Naprawdę się ma wrażenie, jak się Dragon Balla po prostu oglądało. Jest to świetnie pokazane i szacunek dla twórców, że zrobili coś takiego, coś tak fenomenalnego, bo naprawdę to się genialnie gra. Walki są szybkie, dynamiczne, i o to chodzi. I są nieprzewidywalne. No i proszę. Destruction Finish. Vegeta pokonał C18. No i mamy kolejne spotkanie, starcie Gen Contra Nara, Gen to jest w polskiej wersji, chyba to nie jest ten Shin, mogę się też pomylić, a to jest Nappa. Tacy, co nie wiedzą, Nappa był jednym z... jednym ze czterech Saiyan, którzy ocaleli przed destrukcją planety Vegeta. I dowiadujemy się tego w początkowych epizodach właśnie serii Dragon Ball Z, bo na początku leciał Raditz, którego Goku wspólnie z Piccolo pokonali, a później właśnie przylecieli na ziemię Nappa z Vegetą. No i Nappa nas pokonał. Ale potem Nappa został pokonany przez Goku po jego wskrzeszeniu. A mam kolejne starcie, Gohan jest dorosły kontra Goku Black. A Goku Black to jest postać z tej najnowszej serii Dragon Balla, Dragon Ball Super, której przyznam się szczerze, jeszcze nie oglądałem. Oglądałem tak sporadycznie, nie oglądałem jej w całości. I to, powiem wam szczerze, to będzie bardzo trudne starcie, ponieważ Goku Black jest potężny, bo to jest po prostu klon Goku i spodziewam się, że ta walka będzie bardzo trudna, ale też będzie bardzo widowiskowa i efektowna. No i właśnie to się potwierdza tutaj moje przekonania, że walka będzie bardzo trudna. Ale popatrzcie sobie sami, jak to wygląda. Wydaje się, że ta walka jest na styk, ale jak oni takie komposy wykorzystują, to sorry, nie mam szans. Oh,
Masz ładne to przejście. Widzicie, naprawdę, ta dynamika walki to jest fenomen, naprawdę. Mi się to bardzo podoba, no ale Goku Black zrobi swoje. A jeszcze mi combo dowalił na pożegnanie. No i ostatnie starcie. Gotenks. Jak ja lubię tą sekwencję związaną z fuzją. Gotenks na trzecim poziomie Super Saiyan. Kontra Buu. O, to też będzie bardzo trudne starcie. Ale skoro to jest ostatnia walka, to trzeba się postarać, żeby po prostu ją wygrać. Ale te wszystkie ruchy, to są wszystkie charakterystyczne ruchy danej postaci, dane ataki. Naprawdę, no, dla miłośników Dragon Balla tak to jest po prostu raj na ziemi, spełnienie marzeń. Kapitalne są te ataki Gotenksa i walkę. No zobaczymy, czy wygrał, ale tak jest, udało się, wygrałem, więc walka skończona. Dzięki za oglądanie, dzięki za materiał. Cześć, trzymajcie się.